Witam bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam wszystkich Was tutaj. Nie obawiajcie się, tyle kartek mam, ale to nie są kartki na to kazanie. Będzie mniej, więc spokojnie. Kochani, na początku pozwólcie, że nawiążę do tego, co też brat Romek mówił odnośnie obozu, odnośnie właśnie wakacji. No, wakacje się zaczynają i to jest dobry czas. Niektórzy już mogli skorzystać z roku urlopu, inni dopiero korzystają. I wiecie, tak mówię, no dzisiaj nas jest tyle tutaj, za tydzień prawdopodobnie będzie nas jeszcze troszeczkę mniej, bo niektórzy z nas właśnie wyjeżdżają na obóz. I dzisiejszy temat tej usługi będzie troszeczkę związany z tym, czym będziemy zajmować się na obozie. Ja tutaj nie chcę już reklamować obozu, no bo to już zapisy skończone, więc to nie będzie żadna reklama, ale na tym obozie będziemy zajmowali się takim tematem, który został nazwany przez nas na początku. I razem z dziećmi będziemy patrzeć właśnie na początek tego, jak Pan Bóg stworzył świat, na pierwszych ludzi, pierwsze upadki, pierwsze wzloty, pierwsze Boże reakcje. I jednym z bohaterów tych też tematów obozowych będzie ten, o którym chcę dzisiaj mówić. Ale nim zacznę o nim mówić, to wiecie, kiedy patrzymy do Biblii, kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to ja zawsze to podkreślam, może już nawet troszeczkę do znudzenia, że Biblia jest historią społeczności Boga i człowieka. I Biblia jest historią, w której to Pan Bóg jest inicjatorem wszystkiego. Od stworzenia do zbawienia. I kiedy patrzymy na Biblię, to widzimy tam Boże działanie w życiu wielu ludzi, w życiu całych narodów, a myślę, że możemy też dostrzegać Boże działanie w naszym życiu poprzez Boże Słowo. I kiedy, wiecie, kiedy czytamy Biblię tak uczciwie od początku do końca, to nie wiem, czy też tak macie, ale zawsze ja staram się szukać jakichś wzorów. No oczywiście wiadomo, kto powinien być wzorem dla wierzącego człowieka? Pan Jezus, oczywiście. I mamy dążyć do tego, aby być podobnymi do Pana Jezusa. Ale wiecie, Biblia też pokazuje wielu ludzi, którzy mieli cechy, o których można powiedzieć, że dobrze by było, gdyby stały się też naszym udziałem. I kiedy popatrzymy do Biblii, to mamy wiele osób, o których Pan Bóg mówi niesamowite rzeczy. Zobaczcie, o kim Pan Bóg powiedział, że jest to człowiek według mojego serca? O Dawidzie. Wyobrażacie to sobie? Pan Bóg patrzył na Dawida i mówi, to jest człowiek według mojego serca. O innych Pan Bóg mówi, on chodził z Bogiem. O kim? O Henochu? Jest jeszcze jeden człowiek, o którym Pan Bóg powiedział, że chodził z Bogiem. Noe. Prawda? O innym Pan Bóg mówi, ten człowiek jest innego ducha. Jeszcze o innym mówi, ten człowiek jest mi wierny we wszystkim. Zobaczcie, czy nie są to cechy, które chcielibyśmy, albo powiem może inaczej, ja chciałbym, żeby Pan Bóg o mnie coś takiego powiedział. O Jobie mówi do szatana, do swojego przeciwnika, zobacz na mojego sługę Joba, jaki on jest. Ja tak się zawsze zastanawiałem, czy gdyby szatan przyszedł do Boga, to czy Pan Bóg pokazałby mu mnie? Co by o mnie powiedział? Ale dzisiaj chciałbym się zająć człowiekiem, o którym Pan Bóg powiedział coś, co nawet w kontekście tych ludzi, o których już mówiłem, było niesamowite. Otwórzmy sobie 41 rozdział Księgi Izajasza i przeczytajmy z tego jeden werset. Werset 8. Lecz Ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. Wiecie, w całym Starym Testamencie tylko Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Wiecie, kiedy myślimy o przyjaźni, kiedy myślimy o przyjacielu, to z czym kojarzy nam się słowo przyjaźń, przyjaciel? Kto to jest przyjaciel?
co charakteryzuje osobę, o której możemy powiedzieć, to jest mój przyjaciel. Podobno nie można mieć zbyt wielu przyjaciół. Zazwyczaj przyjaciel to jest ta jedna wyjątkowa osoba. Wiecie, to jest ktoś szczególnie bliski. Ktoś, z kim mamy szczególne relacje. Ktoś, komu możemy powiedzieć wszystko i nie obawiamy się, że za dwa dni będzie o tym mówił cały blok, za trzy cała ulica, za cztery całe miasto, a za pięć cała Polska. Możemy mu powiedzieć wszystko i wiemy, że on będzie z nami, że będzie nam pomagał, że to będzie ktoś, kto jest wobec nas szczery, lojalny, ktoś, kto nas wspiera, ktoś, z kim mamy wspólną więź, ktoś, z kim mamy wyjątkową relację, szczególną relację. Wiecie, możemy mieć dużo dobrych znajomych, ale tak naprawdę niewielu przyjaciół. I wiecie, zacząłem się zastanawiać, jaki był powód tego, że Pan Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem. Co takiego musiało być w Abrahamie? Co takiego było w tym człowieku, że Pan Bóg, patrząc na niego, mówiąc o nim, mówi, to jest mój przyjaciel. Wiecie, Abraham musiał być i jest kimś szczególnym dla Boga. Zobaczcie, kiedy Pan Bóg przychodził do ludzi, to mówił, ja jestem Bóg, kogo? Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale zobaczcie, zaczynał mówić, ja jestem Bóg Abrahama. Kiedy Żydzi chcieli podkreślić swoje pochodzenie, kiedy chcieli podkreślić to, kim są, to co mówili? Jesteśmy dziećmi Abrahama. A więc Abraham był kimś szczególnym. Kimś szczególnym dla Żydów, ale przede wszystkim kimś szczególnym dla Boga. Bóg nazywa go swoim przyjacielem. Niesamowite. Dawid tak nie został nazwany, Jozue, Kaleb, ale właśnie Abraham. Oczywiście, kiedy się nad tym zastanowimy, no to musimy zapytać, jaki był powód? Bo wiecie, myślę, że dobrze znamy historię Abrahama. Prawda? Zobaczcie, Pan Bóg go powołuje, Pan Bóg daje mu pewne obietnice, Pan Bóg go prowadzi. I co możemy powiedzieć o tym Abrahamie? Czy on był taki, nie wiem, lepszy, wspanialszy, bardziej święty niż inni ludzie? Wiecie, na obozie będziemy też zajmować się właśnie Abrahamem. Ja sobie przeanalizowałem jego życie. I wiecie, i wychodzi na to, że ten przyjaciel Boga wcale nie był doskonałym człowiekiem. Wiecie, kilka przykładów. Pan Bóg go powołał w jakim mieście? W Ur Chaldejskim. Ale później czytamy, że Pan Bóg przychodzi do niego w innym mieście, w Haranie. Pan Bóg powołał go w Ur Chaldejski, mówi, pójdź do ziemi, którą ci wskażę. I Abraham do pewnego momentu idzie, ale w pewnym momencie co robi? Zaciąga hamulec, zostaje w Haranie. Tam spędził kilkadziesiąt prawdopodobnie lat. Bóg mówi, zaufaj mi, ja będę z tobą. I kiedy jest w Kanaanie, pojawia się klęska głodu, to co robi ten, który miał Bogu zaufać? Zasuwa do Egiptu. Bo tam jest all inclusive. Inny przykład. Kiedy już jest w Egipcie, to co mówi do swojej żony? Słuchaj, kochana, jak się będą pytać, kim ty jesteś, to powiedz, co? Że jesteś moją siostrą. I faraon, władca kraju, bierze tą kobietę do siebie. Zresztą Abraham dwa razy jej taki numer wyciął, jeśli tak mogę powiedzieć. I on czerpie z tego korzyści, wiecie? Jego żona oddaje ją do pałacu faraona i czerpie z tego korzyści majątkowe. Bo jest powiedziane, że dostawał wielbłądy, owce i tak dalej, niewolników, niewolnice. Kiedy Pan Bóg mu mówi, będziesz miał syna, to co robi Abraham? Mówi, okej, super, będę miał dziedzica. Panie Boże, ja ci wierzę,
ale co? Próbuje rozwiązać to po swojemu. Hagar, Ismael i tak naprawdę te problemy, które dzisiaj są na terenie Izraela, Palestyny, Bliskiego Wschodu, te problemy, jakie Izrael ma z Arabami, to jest wynikiem właśnie tego, że Abraham w pewien sposób zaczął realizować Boży plan po swojemu. Właśnie, czy to nie brzmi znajomie? Czy to nie brzmi podobnie? Ile razy w naszym życiu, znając Boży plan, znając Boże zamiary, znając Boże słowo, próbujemy realizować Boże błogosławieństwa po swojemu? Ile razy próbujemy powiedzieć, Panie Boże, zróbmy to po mojemu, zróbmy to szybciej. Ale zobaczcie, pomimo tego, jaki był Abraham, został nazwany przyjacielem Boga. Co sprawiło, że nazwany, właśnie tak został nazwany? Jeżeli sobie otworzymy list Jakuba, 2 rozdział, 23 werset. Tam jest pewna odpowiedź na to, o czym mówimy. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. A więc znowu mamy to słowo przyjaciel Boga, ale już tutaj mamy pewne takie światło, dlaczego Abraham, czy Abram, bo Pan Bóg też mu zmienił imię z Abram na Abraham, został nazwany przyjacielem Boga. Bo co? Bo uwierzył i zostało mu to poczytane za usprawiedliwienie. Abraham uwierzył Bogu. Wiecie, bez tego nie można, jest zresztą napisane, że co? Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiecie, to było coś niesamowitego. No wyobraźcie sobie siebie dzisiaj, że słyszycie głos, albo przychodzi do was postać i mówi: słuchaj, wyprowadź się. Wyjdź. Wyobraźcie to sobie Abrahama, czy w Ur, czy w Haranie, który się pakuje, gromadzi swój majątek, bierze wszystko, co tam ma. Przychodzą do niego, nie wiem, jego sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Cześć Abraham, słyszałem, że się wyprowadzasz. No, a dokąd? No, nie wiem. A w którą stronę będziesz szedł? No, nie wiem. A co tam będziesz robił? Nie wiem. A gdzie tam będziesz mieszkał? Nie wiem. Wiecie, to był człowiek obdarzony totalną niewiedzą. Ale co? Ale jest napisane, że uwierzył Bogu. Ale tutaj to słowo uwierzył Bogu, cały ten kontekst, wiecie, bardziej jest oparty na wydarzeniach, o których możemy przeczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale. I chciałbym, żebyśmy sobie ten fragment przeczytali. Jest to już pewien etap w życiu Abrahama. On już jest w ziemi obiecanej, już wrócił z Egiptu, już uwolnił Lota, już spotkał się z Melchizedekiem. I jest ta historia. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abraham: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeżeli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. I tu jest to właśnie ten moment zawierzenia. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połę naprzeciwko drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził, a gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen.
też opadł go lęk i głęboka ciemność i rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami i będą tam ciemiężyć i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę narody, które jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem, a ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów i może do tego miejsca. Wiecie, tutaj mamy ten symbol przymierza. Niedawno o tym chyba słyszeliśmy, więc nie będę powtarzał. To było bardzo ważne. W taki sposób zawierano przymierza. Kiedy te zwierzęta były zabite, rozczłonkowane i ci, którzy zawierali te przymierze, przechodzili między tymi połami. Ale wiecie, tutaj w całym tym kontekście tej przyjaźni, zobaczmy, to Pan Bóg wychodzi z propozycją przyjaźni. To Pan Bóg jakby mówi, Abramie, bądź moim przyjacielem. To Pan Bóg coś wnosi do tej przyjaźni. Wiecie, to Pan Bóg jest... To Pan Bóg jest tym, który tą przyjaźń oferuje. Wiecie, Pan Bóg nas zna, bo nas stworzył. Tak jak Dawid chyba pisze, ty wiesz, kiedy się kładę i wiesz, kiedy wstaję. I wiecie, i Pan Bóg też zna nasze lęki, potrzeby naszych serc, nasze myśli, nasze pragnienia. I wiecie, i Pan Bóg, kiedy tutaj przychodzi, mówi, Abrahamie, ja będę twoim przyjacielem, to Pan Bóg mówi, zobacz, co ja ci dam. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Pan Bóg pierwszą rzeczą, jaką mówi do Abrahama, tutaj mówi, nie bój się. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że bardzo często, kiedy Pan Bóg przychodzi do człowieka, to pierwszą rzeczą, jaką do niego mówi, jest co? Nie bój się. Dlaczego masz się nie bać? Bo ja jestem z tobą. Bo ja będę z tobą. Bo ja będę przy tobie. Dawid to wspaniale napisał, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo co? Bo ty jesteś ze mną. Wiecie, i pierwszą rzeczą, jaką Pan Bóg robi w sercu człowieka, to jest uspokaja nasz lęk. Pan Bóg znał Abrahama. Wiedział, że on się boi. Pan Bóg mówi, nie bój się, ja jestem z tobą. Nie bój się, ja będę cię prowadził. To jest pierwsza cecha przyjaźni. Ja zawsze będę z tobą. Pomimo tego, że zrobisz wiele błędów, to Pan Bóg mówi, ale ja cię nie opuszczę. Zobaczcie, kolejna rzecz. Co robi Abraham? Abraham ma wątpliwości. Abraham ma pytania. Wiecie, w pewien sposób można powiedzieć, Abraham jest bezczelny. Bo Pan Bóg mówi, nie bój się, ja będę z tobą, ja cię będę prowadził. A Abraham mówi, a co mi po tym? Jak nie mam potomka, nie mam syna. Wiecie, to też jest niesamowita cecha Bożej przyjaźni, że Pan Bóg nie boi się, kiedy mamy z Nim ciężką relację. Kiedy mamy pytania. Kiedy może w pewien sposób oskarżamy nawet Boga. Wiecie, w psalmach bardzo często jest napisane, wołałem do Ciebie, a Ty co? A Ty milczysz. Pozwalasz na takie rzeczy w moim życiu. Wiecie, Pan Bóg nie boi się mówić w porządku. Możesz mieć wątpliwości. Możesz mieć problem. Możesz się ze mną nie zgadzać. Ale co? Ja odpowiem na Twoje wątpliwości. To też jest niesamowita cecha przyjaźni. Że możemy przyjść do kogoś, przyjść do Boga w naszej złości, w naszej bezradności, bez nadziei, w pewien sposób nakrzyczeć na Boga, a Pan Bóg z łagodnością będzie nas traktował. Wyobraźcie sobie, gdyby ktoś do nas przyszedł, do mnie czy do siebie. No może do mnie to nie, bo ja jestem uosobieniem spokoju, więc ja bym sobie poradził. Tak, słyszę te śmiechy i też się z tego śmieję. Ale wiecie, kiedy ktoś by do nas przyszedł z pretensją, niezasłużoną, wiecie, bo my bardzo, jako ludzie bardzo często przychodzimy do Boga z pretensją, która jest niezasłużona. Tak? Bardzo często my popełniamy jakieś błędy, my robimy jakieś rzeczy i później przychodzimy do Boga i mówimy, dlaczego na to pozwalasz?
Gdyby ktoś do nas tak przyszedł, nas okrzyczał, jaka by była nasza reakcja? A Pan Bóg mówi, ja ci dam to, co jest właściwe dla ciebie w odpowiednim czasie. Zobaczcie, w wersecie 4-5 Pan Bóg mówi na te obiekcje Abrahama, ja tobie dam syna. Będziesz miał potomka. Będziesz miał dziedzica. Dla nas dzisiaj to może jest takie, wiecie, mało ważne, ale w tamtych czasach to było niesamowicie ważne. Pan Bóg mówi, ja w odpowiednim czasie dam tobie dziedzica. Popatrz na te gwiazdy. Takie będzie twoje potomstwo. To, wiecie, tak naprawdę do narodzenia Izaaka minęło... Abraham miał Ismaela jak na 86, Izaaka jak chyba 100. Wiecie co, to do tego tutaj też musiał być... To musiało minąć kilkanaście, a może nawet 20 lat. Ale co? To też jest niesamowite, że jeżeli twój przyjaciel, Bóg ci coś obieca, to tak jest. I Abraham miał syna, miał dziedzica, ale wiecie, Bóg daje nam swoje obietnice, ale też Pan Bóg zna czas, kiedy te obietnice mają się wypełnić. Pan Bóg obiecał nam wieczność. Pan Bóg obiecał nam, że będziemy z Nim przebywać. Wiecie, ja to zawsze mówię, Panie Boże, jak to by było fajnie. Człowiek się nawraca, przychodzi do Ciebie i jest zabrany w górę, jest z Tobą i ma spokój. Ale wiecie, Pan Bóg mówi, nie, Ty będziesz ze mną. Zaprawdę powiadam Ci, będziesz ze mną w raju, ale co? Ale masz pewne zadanie do wykonania. Wiecie, Abraham miał jeszcze pewne zadanie do wykonania. On jeszcze przez ponad 75 lat chodził po ziemi i dawał świadectwo. W wersecie 6 Pan Bóg mówi, uwierz, Abraham uwierzył, zaufał i Pan Bóg mu to poczytał ku usprawiedliwieniu. Wiecie, Pan Bóg przychodzi do człowieka i mówi, zaufaj mi, uwierz, że ja mogę rozwiązać twoje problemy. Wiecie, on tak przyszedł do Abrahama, mówi, zaufaj mi. Dzisiaj ludzie szukają Boga. Dzisiaj ludzie szukają pewności zbawienia. Dzisiaj ludzie szukają ukojenia dla swojej duszy. I szukają w różnych miejscach, w różnych rzeczach. A Pan Bóg mówi, przyjdź do mnie i zaufaj mi, że ja potrafię to rozwiązać. I wiecie, i podejrzewam, że większość z was, jak tutaj jesteście, mogłaby stanąć na tym miejscu teraz i powiedzieć, jak Pan Bóg rozwiązał największą potrzebę waszej duszy. Jak was przyjął, jak was zbawił, jak was ukochał. Dzisiaj Pan Bóg jest przyjacielem, którego obietnice są pewne. Pan Bóg jest przyjacielem, który mówi prawdę. Zobaczcie, Pan Bóg powiedział Abrahamowi, twoje potomstwo posiądzie tą ziemię, ale co? Dopiero za 400 lat będą niewolnikami, dopiero ich wyprowadzę. Wiecie, Pan Bóg jest szczery. Pan Bóg mówi prawdę. I to jest cecha niesamowitego Bożego przyjaciela. Pan Bóg mówi tobie prawdę. Mówi prawdę o człowieku. My czasem byśmy chcieli myśleć o sobie lepiej niż jest. My byśmy chcieli, żeby, nie wiem, żebyśmy byli postrzegani lepsi, jako lepsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Wiecie, my możemy udawać takie rzeczy. My możemy je zagrać. I ludzie mogą się nabrać. Ale Pan Bóg zawsze powie nam prawdę taką, jaką ona jest. Kiedy Pan Bóg staje się twoim przyjacielem, to masz tu wszystko. To Pan Bóg mówi, nie lękaj się, zaufaj mi, ja cię będę prowadził, ja będę z tobą i ja w odpowiednim czasie obdarzę cię błogosławieństwem. To jest ta idealna przyjaźń Boga. Ale wiecie, jaka była odpowiedź Abrahama? Abraham, czytamy, uwierzył Bogu. A więc Abraham wziął to wszystko i powiedział, skoro ty, Boże, tak mówisz, to znaczy, pomimo moich wątpliwości, pomimo moich jakichś, nie wiem, jak to nazwać nawet, obaw, ja tobie wierzę. I zobaczcie, tak jak powiedziałem, od tego czasu minęło około 25 może lat. Była później ta historia z Ismaelem. Ale werset 17, rozdział 17, pierwszy werset. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały.
Wiecie, to jest to, co do tej przyjaźni miał wnieść Abraham. Pan Bóg przychodzi do niego i mówi, trwaj w społeczności. Wiecie, i tutaj to słowo trwaj w społeczności w języku hebrajskim, ono ma takie znaczenie chodź przede mną, albo inaczej, nie chodź nigdzie beze mnie. To znaczy trwaj w społeczności w języku hebrajskim. Nie chodź nigdzie beze mnie. Ha. Przypomina mi się od razu historia o tej zagubionej owcy, która miała chodzić ze swoim pasterzem, a co? Pasterz musiał iść jej szukać. Zobaczcie, jakże często jest tak, że my zamiast chodzić z Bogiem, mówimy, Panie Boże, Ty poczekaj. Panie Boże, ja coś załatwię, a potem będę do Ciebie wracał. Ale nie, trwaj w społeczności, to znaczy nie chodź nigdzie beze mnie. Czy idę do sklepu? Czy gdziekolwiek mam iść z nastawieniem, że w tym momencie, w tej chwili trwam w społeczności z Bogiem? W społeczności z Bogiem nie trwam tylko w kościele. W społeczności z Bogiem mam nie trwać tylko w momencie, kiedy biorę Biblię w domu, ale trwać w społeczności mam cały czas. I druga rzecz, bądź doskonały. I wiecie, i tu jest pewien problem, no bo czy człowiek może być doskonały? Gdyby człowiek mógł być doskonały, to tak naprawdę Pan Jezus nie byłby potrzebny. Ale słowo nieskazitelny, doskonały, czy w innych tłumaczeniach nieskazitelny nie oznacza bezgrzeszny. Wiecie, to słowo ma znaczenie pełny, cały, nienadwątlony i znowu w języku hebrajskim to słowo odznaczało, że mamy posiadać zdrowy fundament. Że mamy posiadać ten kręgosłup moralny. Że wiecie, że możemy upadać, możemy grzeszyć, możemy postępować źle, ale nie będzie to skutkowało trwaniem w tym. Że pomimo tego, że zrobimy źle, zawsze będziemy wiedzieć, jak powinniśmy uczynić. Wiecie, kiedy człowiek ma Ducha Świętego, to Duch Święty co robi? Przekonuje o grzechu. Wiecie, i kiedy człowiek popełni grzech, człowiek wierzący popełni grzech, on doskonale wie, co zrobił. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, on doskonale wie, co ma zrobić z tym faktem. Że ma przyjść, wyznać, pojednać się z Bogiem. Wiecie, bo człowiek, który nie ma Ducha Świętego, człowiek, który nie jest człowiekiem wierzącym, to dla niego jeden grzech w tą, czy jeden grzech w tą, to żaden problem. Ale bądź doskonały, chodź ze mną i trwaj w społeczności. Wiecie, tutaj bardzo ciekawym słowem, ciekawym wyrazem, ciekawą rzeczą jest spójnik i. Bądź doskonały i... Znaczy inaczej. Trwaj w społeczności i bądź doskonały. Wiecie, to słowo i oznacza też w języku hebrajskim, że ta druga rzecz, czyli bądź doskonały, nie jest możliwa bez pierwszej. Wiecie, nie możesz człowiek być doskonały moralnie, mieć poznanie dobra, zła, grzechu i tak dalej, jeżeli nie chodzi z Bogiem. Wiecie, kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiek otrzymuje Ducha Świętego, to można powiedzieć, dostaje taki radar. Chociaż człowiek też wcześniej wie, co jest dobre, a co złe. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, przekonuje o grzechu, to tak jak powiedziałem, on przekonuje od tego, co trzeba z tym zrobić. Wiecie, i Abraham stał się przyjacielem Boga właśnie dzięki wierze i posłuszeństwu w kroczeniu z Bogiem. On uwierzył, był posłuszny i kroczył z Bogiem. Pomimo różnych swoich wad, pomimo różnych swoich upadków, on chodził z Bogiem. On pragnął społeczności z Bogiem. On pragnął być blisko Boga. I wiecie, i Bóg to widział. I Bóg to docenił. I dlatego Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Czego ja dzisiaj pragnę? Czy ja pragnę chodzić z Bogiem? Czy chodzę z Nim? Bo wiecie, pragnąć to my możemy wielu rzeczy. Ale czy chodzę z Bogiem? Czy moja codzienność, czy mój dzień od otwarcia oczu do zamknięcia jest chodzeniem z Bogiem? W Jego prawdzie,
w Jego słowie, w Jego miłości? Czy jestem przyjacielem Boga? Czy Bóg może mnie nazwać swoim przyjacielem, patrząc na moje serce, na moje życie? Wiecie, w Starym Testamencie tylko Abraham został nazwany przyjacielem Boga. W Nowym Testamencie wygląda, kochani, to troszeczkę inaczej. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział. Jest to fragment niesamowitego nauczania Pana Jezusa, w którym On wcześniej mówi o wielkich, wielkich, wspaniałych rzeczach. Ale zobaczcie, Pan Jezus w 15 rozdziale, może przeczytajmy go dla lepszego kontekstu. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winoogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was trwać, i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazywałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, bo to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się, bez przyczyny mnie znienawidzili. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Wiecie, jest to wspaniały fragment i tutaj naprawdę jest niesamowicie piękne Boże nauczanie. Ale chciałem zwrócić uwagę w tym momencie tylko właśnie na to, że Pan Bóg nazywa nas tutaj swoimi przyjaciółmi. Już Pan Jezus mówi do uczniów, nie nazywam was już sługami. Wiecie, i tutaj to nie znaczy to, że nagle jesteśmy na tym samym poziomie z Panem Bogiem. Nie, ale jesteśmy Jego przyjaciółmi. Dlaczego? Po pierwsze, zobaczcie, Pan Bóg tutaj mówi, że Jego przyjaciółmi nazwani są ci, którzy co zrobili? Uwierzyli. Ci, którzy uwierzyli. Nie możesz być przyjacielem Boga, jeżeli nie wierzysz. Nie, wiecie, nie chodzi mi tylko o wiarę w Boga jako takiego. Ale jeżeli nie wierzysz Jego Słowu,
Jeżeli nie wierzysz Jego obietnicom, nie możesz być przyjacielem Boga. Pan Bóg mówi, trwajcie we mnie. A więc miejcie społeczność. Miejcie społeczność ze mną. Szukajcie mnie. Chodźcie ze mną. Nie odchodźcie ode mnie. Trwajcie w moim słowie. Trwajcie w mojej miłości. W miłości do braci. Wiecie, bez tego nie można podobać się Bogu. Bez tego nie można być Bożym przyjacielem. Jeżeli nie trwamy w Chrystusie, jeżeli nie czynimy, jak mówi werset 14, jeżeli nie będziecie czynić tego, co wam przekazałem. Wiecie, Pan Bóg, nie, to nie jest coś takiego. Pan Jezus nie mówi, a żyj jak chcesz, jakoś to będzie. Dzisiaj wielu ludzi, może nie, może źle powiedziałem, ale w wielu kościołach jest taka nauka, że Pan Bóg cię kocha, a więc cokolwiek zrobisz w swoim życiu, jakkolwiek będziesz żył, jeżeli powiesz formułkę, Panie Jezu, zbaw mnie, to będzie wszystko dobrze. Ale wiecie co? Kiedy ja patrzę do Bożego Słowa, to widzę właśnie, jeżeli czynić będziecie, co wam przekazuję, jeżeli będziecie trwać, jeżeli będziecie mnie szukać, jeżeli będziecie ze mną chodzić, to ja nazywam was moimi przyjaciółmi. Wiecie, Abraham był niesamowitą postacią. To był niesamowity Boży człowiek. Ale Boże Słowo mówi, każdy może być niesamowitym Bożym człowiekiem. O każdym Pan Bóg może powiedzieć, jest on, ona jest moim przyjacielem. Dlaczego? Nie dlatego, że będziemy lepsi, bardziej święci, ale dlatego, że po pierwsze musimy uwierzyć Chrystusowi. Bez tego nie ma możliwości bycia przyjacielem. Musimy zaufać Mu. Musimy przyjść do Niego. Przyjść pod krzyż. Oddać swoje życie. Powiedzieć, Panie, Ty jesteś tą winorośną, z której ja chcę czerpać. Nie z własnych zasług, mądrości, pieniędzy, ale z Ciebie. I kiedy to robię, wiecie, kiedy odżywiamy się tym, co Pan Bóg nam daje, to nas zmienia. Tak jak Abraham. Wiecie, Abraham też miał ewolucję swojej wiary. Zobaczcie, zaczął od tego, że wyszedł i stanął i się zatrzymał. A wiecie, że jak później skończył? Kiedy Pan Bóg przychodzi do niego i mówi, weź swojego syna, którego ci obiecałem, na którego tyle czekałeś, i weź swojego syna i złóż mi go w ofierze. To wiecie co? To jest niesamowite. Jaką drogę z Bogiem przeszedł Abraham. On się nie waha. On nie okazuje braku zaufania. On nie ucieka przed Bogiem, jak Jonasz. Ale on bierze swojego syna, tego, o którym Pan Bóg powiedział, że będzie moim twoim dziedzicem, że z niego będzie... Będziesz miał tylu potomków, jak tych gwiazd na niebie. Idzie do kraju Moira i tam chce go zabić. Ale dlaczego? Ponieważ chodził z Bogiem i był mu posłuszny. Oczywiście Pan Bóg, dobrze wiemy, że Pan Bóg zatrzymał jego rękę, że Pan Bóg powiedział, wiem, że jesteś mi wierny. Wiecie, Pan Bóg będzie chciał, Pan Bóg chce, aby nasza wiara też się rozwijała. Jeżeli twoja wiara jest w tym samym punkcie, co 5-10 lat temu, to tak być nie powinno. To może gdzieś zgubiłaś zaufanie. Może gdzieś lęk wziął górę nad tym, co mówi Bóg. Nie bój się. Ale wiecie, co jest najwspanialsze? Że w każdej chwili możemy przyjść do Boga. Że w każdej chwili możemy przyjść i powiedzieć Panu Bogu, jak naszemu przyjacielowi, co nam leży na sercu. Pan Bóg to wysłucha i Pan Bóg da odpowiedź. Myślę, że wielokrotnie, być może każdy z nas miał taki moment w swoim życiu, że totalnie nie wiedział, co dalej. Nie tylko, wiecie, czasem nie chodzi mi tylko o takie fizyczną stronę naszego życia, ale też w duchowych sytuacjach w naszym życiu. Że stajemy i mówimy, Panie Boże, co teraz? Wiecie, i kiedy sami szukamy odpowiedzi, co teraz, to możemy zapędzić się w różne dziwne sytuacje.
Kiedyś widziałem taki filmik, nie wiem czy na YouTubie, czy na Facebooku, owca. Była owca, która siedziała w szczelinie. I wiecie, przyszedł człowiek, wziął tą owcę, wyjął z tej szczeliny, postawił obok. Co zrobiła ta owca? Przebiegła 3 kroki, hyt! Znowu do tej szczeliny. I znowu ten człowiek podszedł, wziął tą owcę i ona tak kilka razy. Wiecie, gdyby ta owca, kiedy ją wyjął, popatrzyła na niego i poszła za nim, nigdy więcej nie wyładowałaby w tej szczelinie. Czy czasem tak nie jest z nami, że wiecie, Pan Bóg nas ratuje, wyjmuje nas z grząskiego dołu, wyjmuje nas z tej szczeliny, a my zamiast iść za nim, pamiętajcie słowo, to słowo bądź doskonały, trwaj w społeczności, my zamiast iść za nim, to my idziemy w zupełnie inną stronę. A Pan Bóg mówi, ej, zaufaj mi, pójdź za mną. Komu masz ufać? Przecież ja za ciebie umarłem. Komu masz ufać? Przecież ja przelałem swoją krew. Komu masz ufać? Przecież ja jestem twoim przyjacielem. Dlatego, kochani, ufajmy Panu Bogu. Pozbywajmy się naszych lęków. Przychodźmy do Niego, bo On ma ukojenie. Też Pan Jezus to powiedział, uczcie się ode mnie, tak? Że jestem cichy, pokornego serca. Przychodźcie do mnie, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Nie ma nic wspanialszego niż świadomość, że Bóg jest moim przyjacielem. Amen.